Szanowni Państwo, bo przyczynić uwagę, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 37. sesję Rady Gminy. Na początku przeczytam Państwu klauzulę RODO. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Rytwiany są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane. Przetwarzanie to jest niezbędne w myśl artykułu 6 ust. 1 literka e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E, ogólne rozporządzenie ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej RODO. Nagrania obrad będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rytwiany pod podanym adresem internetowym. Teraz witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich Państwa radnych, witam Pana Wójta Grzegorza Fortasiewicza, witam Pana Sekretarza, Pana Tomasza Fąfarę, witam też Panią Skarbnik, Panią Mirosław Szewczyk. Na początku, Szanowni Państwo, poproszę Państwa o potwierdzenie swojej obecności. Przypomnę, będę Państwa wywoływał, Państwo potwierdzacie, mówiąc jestem lub obecny. Dobrze. Pani Aneta Szul. Jestem. Pan Sławomir Strycharz. Obecny. Tomasz Sosin. Jestem. Pan Andrzej Sekuła. Obecny. Przepraszam, moment. Czy jeszcze raz mam powtórzyć? Dobrze. Jeszcze raz, drodzy Państwo, powtórzymy, ponieważ tutaj zaszło jakoś sterka. Momencik. Jeszcze raz. Pani Aneta Szul. Obecna. Pan Sławomir Strycharz. Obecny. Pan Tomasz Sosin. Obecny. Pan Andrzej Sekuła. Obecny. Pani Dorota Seramak. Pani Dorota jest nieobecna dzisiaj. Pan Michał Rajca. Pan Michał też nieobecny. Pani Irena Pogorzelska. Obecna. Pan Sebastian Bryk. Jestem. Pan Krzysztof Janik. Jestem. Jerzy Gwizdowski. Jestem. Pan Stanisław Głowacki. Obecny. Pan Jarosław Gil. Pan Jarosław Obecny. Gil. Obecny. Pan Artur Dzieciuch. Obecny. Pan Krzysztof Drzazga. Jestem. Pan Andrzej Chłodnicki. Jestem. Dziękuję bardzo. Pani Szulka. Wiesz co, mów szybko, bo sesję co. Dobrze, Szanowni Państwo, stwierdzam obecność 13 radnych, a więc stwierdzam również kworum. Nasze rady dzisiaj są prawomocne. Dziękuję bardzo. Przypomnę jeszcze, drodzy Państwo, jakbyście mogli wyciszyć jednak telefony, żeby Wam nikt nie przeszkadzał i żeby nas też nie wypraszał. Także bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie porządku obrad. Przeczytam Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawdzenie obecności, stwierdzenia prawomocności obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Punkt szósty, informacje wójta o pracy pomiędzy sesjami. Punkt siódmy, uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021-2029. Punkt ósmy, uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. Punkt dziewiąty, uchwała w sprawie funduszu sołeckiego. Punkt dziesiąty, uchwała w sprawie podjęcia współdziałania z miastem i gminą Staszów oraz miastem i gminą Oleśnica celem utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego. Punkt jedenasty, uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rytwiany nr 21/112/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rytwiany. Punkt 12, uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rytwiany w 2021 roku. Punkt 13, sprawy różne i wolne wnioski. Punkt 14, zamknięcie sesji. Kto z Państwa radnych ma jakieś uwagi lub zastrzeżenia co do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę, słucham Państwa decyzji. Pani Aneta Szul. Jestem za. Pan Sławomir Strycharz. Jestem za. Pan Tomasz Sosin. Jestem za. Pan Andrzej Sekuła. Jestem za. Pani Irena Pogorzelska. Jestem za.
Pan Sebastian Bryk. Jestem za. Pan Krzysztof Janik. Jestem za. Jerzy Gwizdowski, jestem za. Pan Stanisław Głowacki. Jestem za. Pan Jarosław Gil. Pan Jarosław Gil. Jestem za. Pan Artur Dzieciuch. Jestem za. Jeszcze raz zapytam, pan Artur Dzieciuch. Jestem za. Okay, dobrze. Pan Krzysztof Drzazga. Jestem za. Pan Andrzej Chłodnicki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głosowało 13 radnych, 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi lub zastrzeżenia co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, nie słyszę. A więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę. Pani Aneta Szul. Jestem za. Pan Sławomir Strycharz. Jestem za. Pan Tomasz Socin. Jestem za. Pan Andrzej Sekuła. Jestem za. Pani Irena Pogorzelska. Jestem za. Pan Sebastian Bryk. Jestem za. Pan Krzysztof Janik. Jestem za. Jerzy Gwizdowski, jestem za. Pan Stanisław Głowacki. Jestem za. Pan Jarosław Gil. Jestem za. Pan Artur Dzieciuch. Jestem za. Pan Krzysztof Drzazga. Jestem za. Pan Andrzej Chłodnicki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głosowało 13 radnych, 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na ostatniej sesji, która odbyła się 3 marca 2021 roku, podjęte zostały następujące uchwały. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rycjany na lata 2021-2029. Te uchwały zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgodnie z tymi uchwałami realizowany był budżet naszej gminy i wieloletnia prognoza finansowa. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 5/31/2019 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie statutów sołectw Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica i Tuklęcz została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast dwie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku oraz uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 roku zostały przesłane do wojewody i w tym przypadku wojewoda wszczął postępowanie w celu wydania tak zwanego rozstrzygnięcia nadzorczego, ale tu akurat w tej sprawie oddałbym głos panu sekretarzowi, żeby państwu dogłębnie wyjaśnił. Bo w piątek Rada Gminy, znaczy przewodniczący w imieniu Rady Gminy udzielił wojewodzie odpowiedzi w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego. Państwo pamiętają dwie takie petycje, nazwijmy to w skrócie antyszczepionkowe. Przyjęliśmy tam tok procedowania, uznając, że skoro petycja przysłana mailem jest niepodpisana w żaden sposób, ani podpisem zwykłym, ani podpisem elektronicznym, uznajemy ją za petycję posiadającą braki formalne i wobec tego pozostawili Państwo uchwałą tę petycję bez rozpoznania. Wojewoda zakwestionował to nasze stanowisko, uznając, że jeżeli petycja jest złożona drogą elektroniczną, mailem, nie wymaga żadnego podpisu. No zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie nadzorcze. Złożyliśmy wyjaśnienia, przedstawiliśmy swoje argumenty. Natomiast powiem krótko, jeżeli Urząd Wojewódzki podtrzyma swoje stanowisko, to już tu w kolejce czekają trzy kolejne petycje przesłane mailami. Jedna o przeprowadzenie referendum ludowego, druga o poparcie rządu tymczasowego. Także będą Państwo się zajmować tego typu rzeczami. Zobaczymy, czekamy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.
Nie wykluczamy, że będziemy przekonywać Radę do, w razie stwierdzenia nieważności naszych uchwał, będziemy przekonywać Radę do zaskarżenia decyzji o wyrzucenie. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy pan Wójt jeszcze ma coś do dodania w kwestii uchwał? Nie, to były wszystkie uchwały, które zostały podjęte na ostatniej sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Macie państwo jakieś pytania? Dobrze, jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Informacji Wójta o pracy pomiędzy sesjami. Bardzo proszę, panie Wójcie. Szanowni państwo, najważniejsze zadania realizowane w okresie od 3 marca do 29, czyli do dnia dzisiejszego, związane były z pracami dotyczącymi rewitalizacji Centrum Rytwian. Te prace zostały zakończone. Wykonawca zgłosił całość zadania do odbioru i taki odbiór będzie odbywał się w dniu jutrzejszym. Została powołana komisja i ona będzie pracowała, oceniając zgodność wykonanych prac z podpisaną umową oraz oceniając należyty stan techniczny wykonanych obiektów i urządzeń. W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy, jak wspominałem w ostatniej sesji, umowa została z wykonawcą podpisana. W lada dzień wykonawca deklaruje wejście na plac budowy i te prace, myślę, że już w okresie po świętach zostaną rozpoczęte z terminem realizacji do końca maja bieżącego roku. W sprawie przebudowy boisk sportowych w miejscowości Strzegom wykonawca złożył nam wniosek o zwiększenie kwoty na realizację tego zadania, ponieważ w dokumentacji projektowej nie uwzględniliśmy odwodnienia tego terenu, co zdaniem wykonawcy może skutkować w przyszłości zbyt szybkim uszkodzeniem czy degradacją tego obiektu z powodów właśnie zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych. Tu odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami wykonawcy, z naszym projektantem. Ostatecznie... Znaczy, tak mi się wyłącza, zanika, muszę go włączać. Co mam zrobić? Ostatecznie, szanowni państwo, wykonawca wskazywał, że w przypadku, gdy nie podejmiemy się realizacji czy sfinansowania budowy odwodnienia tego terenu, nie będzie mógł udzielić gwarancji należycie wykonanej pracy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na realizację tego odwodnienia, oczywiście pod warunkiem, że państwo w dniu dzisiejszym wyrazicie zgodę na przesunięcie kwoty 80 tysięcy złotych, bo wykonawca wycenił wartość tych robót na 125 tysięcy złotych, ale ostatecznie udało się wynegocjować kwotę 80 tysięcy złotych brutto i jest deklaracja wykonawcy, który równocześnie zawnioskował o przesunięcie terminu realizacji tego zadania do końca lipca, że to zadanie jest w stanie zrealizować, udzielając należytej gwarancji. Kolejne przedsięwzięcie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Mamy już wykonaną dokumentację projektową, czyli te wszystkie 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, które się zakwalifikowało do tego działania. Na każdej działce był projektant reprezentujący wykonawcę, prowadził prace projektowe. Doszło do sytuacji, że na 4 działkach ze względów na kolizję z prawem budowlanym, czyli były takie przypadki, że nie dało się zaprojektować na 4 działkach przydomowych oczyszczalni ścieków, a to ze względu na zbyt bliską lokalizację tej oczyszczalni przy granicy z działką sąsiednią, czy ze studnią wody pitnej jeszcze, czy ewentualnie zbyt bliska odległość do budynków mieszkalnych i okien. Te odległości są regulowane w prawie budowlanym, ja już konkretnie nie pamiętam, co na której działce
było powodem do braku możliwości zaprojektowania, ale ostatecznie ogłosiliśmy kolejny nabór taki uzupełniający. Osoby, które się zgłosiły, zostały zakwalifikowane, wpłaciły zaliczkę tym czterem rodzinom, które no niestety wypadły z programu. Zwróciliśmy kwotę udziału własnego i w dniu jutrzejszym odbieramy dokumentację i rozpoczną się prace związane już z fizycznym wykonywaniem tych przydomowych oczyszczalni na terenie działek już osób, które są zakwalifikowane do realizacji tego programu. Nasz wniosek dotyczący termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej jest w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim. Trwa ta ocena. Zostaliśmy wezwani do przedłożenia uzupełnień. Stąd jednym z nich jest aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej. Został przygotowany projekt uchwały. Pewne doprecyzowania, które były przedmiotem wniosku Urzędu Marszałkowskiego o wyjaśnienie, uzupełnienie, będą procedowane później. Fundusz Dróg Samorządowych, miejscowość Pacanówka, wykonawca złożył wniosek o dokonanie aneksu i przesunięcie terminu wykonania przebudowy drogi gminnej do końca lipca. Argument: sytuacja covidowa, no różnie bywa w zakładach pracy, część pracowników chora, część jest objęta kwarantanną, różnie to wpływa na działalność firmy i instytucji. Jest taka możliwość, w związku z tym wyrażę zgodę na przygotowanie takiego aneksu i podpisanie. Urząd Gminy w Rytwianach w związku z tak zwaną trzecią falą pandemii przeszedł na tryb pracy w cudzysłowie wewnętrznej. Urząd jest zamknięty, aczkolwiek obsługujemy mieszkańców, wszystkich mieszkańców telefonicznie, mailowo, a w bardzo ważnych sprawach, w uzasadnionych przypadkach obsługujemy osobiście. Te osoby mają możliwość obsługi na punkcie obsługi interesantów na parterze. Także proszę i Państwa radnych, Państwa sołtysów i mieszkańców o zrozumienie, że nie chcemy być tym punktem, gdzie no może być bardzo duża transmisja wirusa i zachorowalność wśród pracowników czy osób otwarcie jawnie chorującym, czy tych, którzy chorują bezobjawowo. Odpukać poza kilkoma zachorowaniami jeszcze w okresie jesiennym nie mamy potwierdzonych przypadków, nie mamy pracowników z objawami, co nie znaczy, że ktoś tego wirusa mógł przechodzić bezobjawowo. Także załoga podzielona jest na dwie grupy. Część pracuje zdalnie w domu, część w urzędzie po dwóch, trzech dniach, w zależności od harmonogramu, osoby się wymieniają, żeby ograniczyć ryzyko zachorowania i nie narażać mieszkańców na całkowite zamknięcie urzędu na kilka dni czy kilkanaście. W zakresie szczepień i funkcjonowania ośrodka zdrowia no, czas jest bardzo trudny, bo nasz ośrodek realizuje szczepienia wszystkich osób, które są zarejestrowane. Realizuje równocześnie przy już zwiększonej obsłudze medycznej, bo mamy kolejnego lekarza zatrudnionego w ostatnim okresie i kolejną pielęgniarkę, żeby w miarę możliwości rozładować ten natłok, bo oprócz normalnej działalności ośrodka, gdzie zgodnie z rozporządzeniem w zasadzie seniorzy i dzieci do 6 roku życia są objęte już możliwością wejścia, wizyty fizycznej w ośrodku zdrowia, pozostałe to są teleporady. W sytuacji, gdy osoba wymaga wizyty u lekarza, to dochodzi do takiej wizyty w uzasadnionych przypadkach. Równocześnie są prowadzone szczepienia wszystkich osób zarejestrowanych i tu dochodzi do pewnych trudnych sytuacji, bo przekaz medialny w mediach, w telewizji, w radiu jest
jest bardzo optymistyczny. Te szczepionki docierają. Dociera ich co prawda tylko 30 sztuk w ciągu tygodnia. W tym tygodniu rozpocznie nasz ośrodek szczepienia szczepionką firmy AstraZeneca. Tych dawek będzie 50 tygodniowo dla 50 osób. Natomiast rejestracja do szczepień jest podzielona na dwie części, połowę, czyli z tych 30 osób, które były szczepione Pfizerem, Moderną, czyli 15 osób, połowa z 30, mogły się rejestrować w ośrodku zdrowia telefonicznie czy osobiście, natomiast pozostałych 15 miejsc było rezerwowane na rejestrację dokonywaną centralnie, czy poprzez system, centralny system telefoniczny, czy internetowy. Stąd te listy bardzo szybko zostały zapełnione i tworzone były tak zwane listy osób, które wyrażały gotowość do szczepienia. To nie było równoznaczne z listą zarejestrowanych na szczepienia, bo w przypadku zarejestrowanych osób zarejestrowanych termin był potwierdzany SMS-owo już przez centralny system rejestracji, natomiast osoby, które są na liście oczekujących do szczepienia, takich SMS-ów nie otrzymują, a w momencie, gdy ukazuje się komunikat Ministra Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia o uruchomieniu szczepień, rejestracji do szczepień kolejnych grup wiekowych, to te osoby z listy osób oczekujących są przesuwane do listy osób zarejestrowanych. I jakoś sobie nasz ośrodek radzi, aczkolwiek z racji niewielu punktów szczepień dostępnych na terenie powiatu. Nie ma tak zwanej rejonizacji szczepień. Nasi pacjenci, czy nasi mieszkańcy, pacjenci naszego ośrodka mają możliwość szczepienia się w różnych miejscach w kraju. Tak samo i osoby spoza gminy również mają możliwość, jeżeli się zarejestrują, skorzystania ze szczepień w naszym ośrodku zdrowia. Stąd, no mając do obsługi populację około, powiedzmy, 6 tysięcy mieszkańców naszej gminy, to de facto ośrodek obsługuje, czy obsłuży w chwili obecnej jeszcze bliżej nieokreślonej, nieznanej liczby osób, które nie są pacjentami naszego ośrodka, nie są mieszkańcami naszej gminy. Ale do dnia dzisiejszego też nie było sytuacji, abyśmy musieli ograniczać pracę ośrodka ze względu na wykrycie COVID-u u personelu placówki medycznej. No w tym momencie pracownicy już są zaszczepieni, aczkolwiek te szczepionki nie dają 100-procentowej gwarancji. W zależności od organizmu jedni nabywają szybciej i większą odporność, a są przypadki, które po szczepieniach takiej odporności nie uzyskują, ale no miejmy nadzieję, że tych dawek będzie więcej i wszystkie osoby w krótkim terminie będą zainteresowane szczepieniem, uzyskają możliwość skorzystania ze szczepionki. Już nie mówię jakiej firmy, bo to ciężko będzie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Proszę bardzo, Pan Sławomir. Ja chciałem zapytać Pana Wójta po prostu odnośnie drogi na Pracanówce. Na Pracanówce czy zaistniały jakieś zmiany odnośnie samej budowy drogi, bo dotarły takie do mnie tam, być może to są pogłoski nieuzasadnione, ale że ze względu tam finansowych ma być pewne jakieś cięcia, jakieś pewne zmiany i tu chciałem się zapytać na świeżo, jak to wygląda? Nie ma. W chwili obecnej, Szanowni Państwo, był ogłoszony przetarg. W przetargu mieliśmy zapisany określony zakres rzeczowy do wykonania. Zostały złożone oferty. Została podpisana umowa z przedsiębiorstwem robót drogowych w Staszowie i ta umowa precyzuje określony zakres rzeczowy i zakres finansowy. I teraz nie ma możliwości i pojęcia, że ze względów na mniejsze środki my musimy zmieniać zakres rzeczowy. Nie. Zresztą Pan chyba zapoznawał się z dokumentacją projektową. Tak. Także nie, tu żadnych zmian w zakresie rzeczowym i finansowym nie ma. Czyli ucieszyła mnie ta wiadomość, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby o coś zapytać?
Dobrze, jeśli nie ma pytań, przechodzimy do punktu 7. Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rytwiany na lata 2021-2029. Bardzo proszę panią skarbnik o. Wieloletnia prognoza finansowa na skutek wprowadzonych zmian, jakie zostały wprowadzone zarządzeniem wójta gminy w marcu, jak również zmianami proponowanymi w dzisiejszym projekcie uległy zmianie, wzrosły dochody, jak również wydatki. I te kwoty następująco przedstawiają. Jeśli chodzi o dochody bieżące, jest to kwota po 30 211 684,36 groszy. Dochody majątkowe pozostają bez zmian, co daje dochodów ogółem w budżecie naszym 3 965 711 zł 44 grosze. Jeśli chodzi o też uległy zwiększeniu wydatki bieżące. Wydatki majątkowe pozostają na poziomie poprzedniej uchwały, a wydatki bieżące wynoszą 29 217 482 zł 68 groszy. To daje w sumie wydatków ogółem 36 421 zł 49 groszy. Kwocie zmianie uległa kwota również w kolumnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Jest to kwota 12 681 595 zł. Takiej wielkości jak wynik budżetu pozostaje bez zmian. Przychody i rozchody również nie uległy żadnej zmianie. Zmianie jeszcze uległy wydatki właściwie, wydatki na stronie 9 WPF-u. Są to wydatki majątkowe, które pokrywane są z dochodów pochodzących z środków unijnych. Jest to kwota po zmianie 5 470 282 081. Wzrosła ona o 86 tysięcy złotych. Jak również wydatki majątkowe, kolejna kolumna. To jest kolumna powtórzona. Też dotyczy zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. I też jest to kwota 5 470 282 zł i 81 groszy. Jeśli chodzi o załączny numer 2, wykaz przedsięwzięć, więc tutaj uległy zmianie wydatki na dwa zadania, bo z jednego zadania, takie jak budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rytwiany, zostały wydatki na rok 2021 zmniejszone o 40 tysięcy złotych i ogółem jest to kwota 255 737 zł. Są to wydatki pokrywane z naszego udziału własnego. Natomiast zwiększone zostały wydatki na zadaniu nowoczesna baza oświatowa w gminie Rytwiany o 80 tysięcy złotych i na rok 2021 jest to kwota 255 737 zł. Jest załącznik numer 3, czyli objaśnienia do WPF-u. Czy to są wszystkie zawarte wyjaśnienia, o którym państwu mówiłam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Proszę bardzo, czy macie państwo jakieś pytania odnośnie przedstawionych wyjaśnień? Dobrze, jeśli nie ma pytań, czytam treść projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rytwiany na lata 2021-2029. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, artykułu 228, 230 ust. 6, artykułu 201 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Załącznik numer 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik numer 2. Wykaz przedsięwzięć gminy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik numer 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2029 gminy Rytwiany otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wstępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Proszę pani Aneta Czul. Jestem za. Pan Sławomir Strychasz. Jestem za. Pan Tomasz Sosin.
Jestem za. Pan Andrzej Sekuła? Jestem za. Pani Irena Pogorzelska? Jestem za. Pan Sebastian Bryk? Jestem za. Pan Krzysztof Janik? Jestem za. Jerzy Gwizdowski, jestem za. Pan Stanisław Głowacki? Jestem za. Pan Jarosław Gil? Jestem za. Pan Artur Dzieciuch? Jestem za. Pan Krzysztof Drzazga? Jestem za. Pan Andrzej Chłodnicki? Pan Andrzej Chłodnicki? Panie Andrzeju, proszę włączyć mikrofon. Jestem za. Dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, głosowało 13 radnych, 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Bardzo proszę również panią skarbnik. Przedstawiona państwu uchwała obrazuje, z jakiego tytułu zostały wydatki, dochody i wydatki zwiększone bądź zmniejszone. I tak załącznikiem numer 1 jest zwiększenie planu wydatku, gdzie zamieszczone jest zwiększenie subwencji oświatowej, bo znaliśmy ostateczną metryczkę dochodu w subwencji oświatowej, jest na wyższym 10 250 zł. I te dochody są na wydatki w rozdziale 801.01, 420 na paragraf materiałów, kwota 10 200 zł. Łącznik zmniejszenie planu dochodu zawiera zmniejszenie dotacji na prowadzenie przedszkola, które zawarliśmy w projekcie na bazie roku ubiegłego, bo też otrzymaliśmy ostateczną kwotę z decyzji już na prowadzenie przedszkoli. Jest ona o 3800 mniejsza niż była planowana w projekcie budżetu. Dlatego zmniejszamy te dochody w rozdziale 801.04, paragraf 203. Jak również zmniejszamy wydatki w tym samym rozdziale w paragrafie 421, kwota 3800. Kolejny załącznik, zmiany w planie wydatków, załącznik numer 3. Przedstawia zmiany dotyczące rozdziału 801.01, paragraf 421, kwota 10 250, czyli zmniejszamy jakby zabezpieczony nasz udział własny, gdzie wydatki zostaną pokryte zwiększoną subwencją, a te wydatki, które pochodzą z naszego udziału własnego, przesuwamy na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 750.23, paragraf 421, kwota 6450. Jak również w rozdziale 801.04, paragraf 421, tam gdzie zmniejszaliśmy dotacje na prowadzenie przedszkoli, to te wydatki teraz uzupełniamy o te kwoty 3800. Następnie w rozdziale 901, paragraf 605, końcówka 9, zmniejszamy kwotę 40 000 zł. Są to wydatki na zadaniu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rotwiany-Bigieta. Jak również zmniejszamy wydatki w rozdziale 678, paragraf 605, też kwotę 40 000. Jest to zadanie budowa i odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i przeznaczamy te wydatki na zadanie w rozdziale 801.01, paragraf 605, końcówka 9, kwota 80 000 zł. Jest to zadanie nowoczesna baza oświatowa. Ogółem wydatki przesuwamy pomiędzy danymi rozdziałami na kwotę 90 250 zł. Kolejny załącznik numer 3, limity wydatków, właściwie to 4, to będzie załącznik. Tak, to jest załącznik, nie, załącznik 4 będzie zadania inwestycyjne roczne w roku 2021, gdzie zmianie ulega zadanie w pierwszej pozycji budowa i odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, gdzie zmniejszamy wydatki do kwoty 40 000 zł na rok budżetowy 2021, jak również które zostały pokryte z dochodów własnych. Ogółem ten załącznik jest na kwotę 306 965 zł. I teraz załącznik numer 5. Są to limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2021, czyli tutaj też zmniejszamy wydatki na zadaniu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rotwiany, to jest pozycja 3. I tak, zmniejszają się zarówno łączne kwoty finansowe o te 40 000, jak i wydatki na rok 2021 i po zmianach te kwoty na łączne nakłady, czyli ogółem zadanie być nas kosztowało 762 372,
na rok budżetowy 2021, kwota 754,992 zł. Dalej rozpisane jest, z jakich dochodów zostanie to zadanie sfinansowane, czyli część dochodów własnych w kwocie 299,634,73 grosze. Potem ze środków, które zapewniają, pochodzą z niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, czyli to są te środki z RFIL-u 37,690,27, jak również w kolumnie 13 środki pochodzące z zewnątrz, czyli środki unijne w kwocie 417,667 zł. A zwiększamy na zadaniu nowoczesna baza oświatowa. Tu ogółem jest kwota 84,000 zwiększenia, bo jak Państwo z poprzedniego załącznika pamiętają, część dochodów, część wydatków pochodzi z tych zadania jednorocznego zasuwania skutków klęsk żywiołowych i po zmianach tego zadania wydatki są 701,645, czyli wzrosły do poprzedniej uchwały. Na rok budżetowy to jest kwota 688 zł. Rozpisaniem nas poszczególne źródła finansowania, czyli z dochodów własnych 84,000, ze środków z RFIL-u z roku ubiegłego 171,737, jak i funduszu dotującego unijnego 431,651 zł. I jeszcze na stronie pierwszej, w samej treści uchwały, w paragrafie pierwszym to się wkradł błąd, gdzie zapis brzmi zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 20,250, a tu powinna być kwota 10,250 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1, jak Państwo macie do uchwały załączone. 10,250 zł. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, macie Państwo jakieś pytania? Ja mam pytanie odnośnie przesunięcia tych środków z dróg powodziowych. Rozumiem, że jest to spowodowane faktem, że w tym roku nie są planowane żadne inwestycje. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku samorządy świętokrzyskie nie otrzymały nawet złotówki w ramach tak zwanych promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i w roku bieżącym to też są w chwili obecnej nieoficjalne informacje, że takich środków nie ma i raczej nie będzie. Gros środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostało przekierowane na walkę z koronawirusem. Stąd możliwość sięgnięcia po 40,000 zł z tej pozycji. No pozostałe 40 pozostawiamy jeszcze, zobaczymy, czy będą jakiekolwiek zmiany, ale raczej ten rok jeszcze będzie okresem, w którym tych środków raczej nie będzie. Także mamy protokoły otwarte, chcielibyśmy realizować odbudowę tych uszkodzonych nawierzchni progowych, aczkolwiek nie ma w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w chwili obecnej priorytetu w tym kierunku. Priorytetem jest COVID. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Dobrze, jeśli nie ma więcej pytań, czytam treść projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Prytwiana z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 ust. 2 artykułu 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2021 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 10,250 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków na kwotę 3,800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Dokonać zmian w planie wydatków na kwotę 90,250 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. W uchwale nr 35 przez 176/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prytwiana na rok 2021. Załącznik nr 4. Zadanie inwestycyjne roczne na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się? Bardzo proszę.
Pani Aneta Szul. Jestem za. Pan Sławomir Strychacz. Jestem za. Pan Tomasz Sosin. Jestem za. Pan Andrzej Sekuła. Jestem za. Pani Irena Pogorzelska. Jestem za. Pan Sebastian Dryk. Jestem za. Pan Krzysztof Janik. Jestem za. Jerzy Gwizdowski, jestem za. Pan Stanisław Gowacki. Jestem za. Pan Jarosław Gil. Jestem za. Pan Artur Dzieciuch. Jestem za. Pan Krzysztof Brzazga. Jestem za. Pan Andrzej Chłodnicki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głosowało 13 radnych, 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9. Uchwała w sprawie Funduszu Sołeckiego. Bardzo proszę najpierw o wyjaśnienie, mniej więcej uchwały, a później jeszcze o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju przez panią przewodniczącą, panią Irenę. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa przedstawi treść uchwały mniej więcej? Pan wójt, pan sekretarz? Szanowni Państwo, tak co roku mam przygotowany projekt w sprawie w tym przypadku niewyrażenia zgodne w odrębnienie Funduszu Sołeckiego. Decyzja dotyczy Funduszu Sołeckiego, który miałby obowiązywać od 2022 roku, czyli następnego roku budżetowego. Projekt uchwały i temat omówiony był na Komisji Rozwoju. Komisja przygotowała swoją opinię i no, skutki finansowe macie Państwo w uzasadnieniu. Łącznie gdyby doszło do wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego, sołectwa miały możliwość dysponowania łączną kwotą 376 tysięcy złotych. W chwili obecnej, znaczy w mojej opinii, w chwili obecnej bo niestety nasz budżet skoncentrowany jest na sfinansowaniu, jak na nasze warunki, możliwości finansowe dosyć znacznych inwestycji. Ja przypomnę choćby zadanie z zakresu rewitalizacji, które będzie odbierane w dniu jutrzejszym. Ono jest co prawda na preumowie, jeszcze nie na umowie właściwej z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, bo do zawarcia właściwej umowy jeszcze nie mamy kompletu dokumentów od partnera gospodarczego. Chodzi tu o pozwolenie na przebudowę obiektu. Taki wniosek został przez partnera gospodarczego złożony do starostwa powiatowego. Partner dostał pismo ze wskazanymi uchybieniami do uzupełnienia. Uzupełnił i czeka teraz na odpowiedź, jeżeli już uzyskałby pozwolenie na budowę i ono by się uprawomocniło, to wówczas możemy przygotować komplet dokumentacji, złożyć stosowny wniosek do marszałka o zawarcie umowy, bo dopiero po zawarciu właściwej umowy marszałek będzie mógł zrefundować nam nasze wydatki, czyli za chwilę będziemy musieli zapłacić około 2 milionów złotych wykonawcy tego przedsięwzięcia. Później też będziemy skoncentrowani na sfinansowaniu modernizacji oświetlenia ulicznego i to będziemy musieli zapłacić i dopiero złożyć wniosek o refundację. Tu co prawda mamy już właściwą umowę, ale jest ten właściwą umowę z marszałkiem, ale jest ten okres od momentu płatności faktury do refundacji może minąć około 3-4 miesięcy i tu też musimy z jednej strony patrzeć na możliwości naszego budżetu, nie tylko finansowe w skali całego roku, ale również musimy mieć na względzie zachowanie płynności finansowej, bo no owszem, budżet może nam się w cudzysłowie ładnie spiąć w skali 12 miesięcy, ale nie możemy doprowadzać do sytuacji takich, że w określonych okresach nie mamy środków na realizację bieżących faktur płatności czy wynagrodzeń. Stąd moim zdaniem jest zdecydowanie 2021 rok to nie jest ten okres, kiedy możemy sobie pozwolić na Fundusz Sołecki. Bo jeżeli mielibyście Państwo podjąć taką decyzję, to powinien to być prawdziwy fundusz, którym dysponują sołectwa, a nie tak jak jest w niektórych gminach, że decyzje
decyzje o realizacji wydatków funduszy sołeckich są w cudzysłowie moderowane przez włodarzy gmin i na przykład dwa lub trzy sołectwa podejmują uchwały o kumulacji środków i realizacji zadania w danym roku budżetowym w jednym sołectwie, czyli na przykład zakupu samochodu strażackiego do jednej miejscowości i umawiają się, że w kolejnym okresie w drugiej czy w trzeciej miejscowości takie zadania są realizowane. To powinny być fundusze, które są całkowicie w dyspozycji rad sołeckich, czy choćby nawet w jednej z sąsiednich gmin, gdzie z funduszu sołeckiego sfinansowano projekt budowy świetlicy w miejscowości, bo taki był warunek postawiony przez włodarza, że gmina rozpocznie inwestycje, jeżeli sołectwo przygotuje dokumentację. Dokumentację przygotowaną, a gmina nie ma za co realizować takiego przedsięwzięcia. To też przed przyjęciem uchwały musielibyśmy w przyszłości, bo ja nie wykluczam, że w przyszłości będzie ten moment, kiedy podejmiecie Państwo taką uchwałę, aby określić tak zwaną linię demarkacyjną pomiędzy tym, co będzie realizował samorząd gminny w ramach własnego budżetu i od którego momentu to będą już zadania, czy wydatki bieżące, czy inwestycyjne realizowane przez sołectwa. Bo to też nie te pieniądze w skali budżetu, te 376 tysięcy, to są dosyć poważne środki. To nie są dodatkowe pieniądze, które ktoś nam da i my ekstra możemy rozdać naszym mieszkańcom do dyspozycji. My dokładnie o taką kwotę musielibyśmy uszczuplić wydatki w różnych obszarach i też przed przyjęciem takiej uchwały należy określić, co będzie realizowało sołectwo, czy montaż, no, na przykład nowych opraw oświetleniowych, czy remonty dróg, czy przebudowy obiektów, to jeszcze fundusz sołecki, czy już powiedzmy ten duży budżet gminy. No tyle. Proszę o opinię teraz Komisji Rozwoju w tej sprawie. W toku z posiedzenia Komisji Rozwoju Lokalnego w dniu 12 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Rytwiany. Obecni na posiedzeniu członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności skarbnik Urzędu Gminy pani Mirosława Szewczyk. I komisja w głosowaniu jawnym przy 5 obecnych członkach komisji zagłosowała za nie wyodrębnieniem funduszu sołeckiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy macie Państwo jakieś pytania, może jakieś wnioski, odrębne zdanie? Nie macie Państwo. Czyli postępujemy dokładnie tak jak w poprzednich latach. Zgadzacie się Państwo z tym, że nie wyodrębniamy funduszu sołeckiego. Okej, to. Jeśli nie ma pytań, czytam treść projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w 2022 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 2 ustęp 1 i ustęp 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim. Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany na rok 2022. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzy się Wójtowi Gminy Rytwiany. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę. Pani Aneta Szul? Jestem za. Pan Sławomir Strychasz? Jestem za. Pan Tomasz Sosin? Jestem za. Pan Andrzej Sekuła? Jestem za. Pani Irena Pogorzelska? Jestem za. Sebastian Bryk? Jestem za. Pan Krzysztof Janik? Jestem za. Jerzy Gwizdowski? Jestem za. Pan Stanisław Głowacki? Jestem za. Pan Jarosław Gil? Jestem za. Pan Artur Dzieciuch? Jestem za. Pan Krzysztof Drzazga? Jestem za. Pan Andrzej Chodnicki? Jestem za. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania z miastem i gminą Staszów oraz miastem i gminą Oleśnica celem utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jednym z punktów, nad którym obradują radni, jest strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2030. I w tej strategii, jak również w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 są pewne rozdziały poświęcone miejskim obszarom funkcjonalnym. W strategii w projekcie strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego na terenie powiatu staszowskiego został wyznaczony jeden taki obszar miejski obszar funkcjonalny, nie metropolitarny, który obejmuje gminy Staszów, Rytwiany i Oleśnica. Szanowni Państwo, z czym to się wiąże? Miejski obszar funkcjonalny, czy miejskie obszary funkcjonalne, a nimi zostało objętych ponad 50 gmin województwa świętokrzyskiego, a tylko 3 z 8 na terenie naszego powiatu, będą w nowym okresie programowania finansowego miały tak zwaną osobną kopertę, w której będą środki unijne na realizację pewnych zadań, które zostaną określone w strategii rozwoju już miejskiego obszaru funkcjonalnego. I żeby siąść w ogóle z gminą Staszów i Oleśnica, bo tylko te trzy gminy mają możliwość funkcjonowania w tym obszarze, żeby móc w ogóle siąść do rozmów, móc podjąć i rozpocząć pracę związane z opracowaniem strategii rozwoju, określić sobie w ogóle priorytety, co to mają być, czy układy transportowe, czy zielona energia, czy cokolwiek innego, no musi zostać przez Rady Gminy, czy w Rytwianach, w Staszowie i w Oleśnicy, podjęta uchwała, która daje wójtowi, burmistrzowi odpowiednio upoważnienie do zawarcia porozumienia i rozpoczęcia takich prac. One w przyszłości pewnie będą wiązały się z kosztami opracowania strategii, pewnych dokumentów strategicznych, które będą niezbędne do składania wniosków, a w chwili obecnej, dopóki nie ma konieczności opracowania tych dokumentów, sięgania po firmy zewnętrzne czy osoby, które zrobią to odpłatnie, to porozumienie w chwili obecnej nie niesie za sobą żadnych skutków finansowych. Daje nam możliwość w przyszłości pozyskania dodatkowych środków unijnych na rozwój tych gmin i nie wykluczam, to jest pewne, że za miesiąc, dwa będziemy musieli pewne środki przynajmniej w budżecie zabezpieczyć na opracowanie strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Ale wtedy już będziemy wiedzieli, czy wszystkie trzy gminy, jeżeli będziemy znali koszt takiej strategii, bo myślę, że odpowiednio proporcjonalnie do ilości mieszkańców w danej gminie takie koszty zostaną podzielone i Państwo będziecie poinformowani o tym fakcie. Na chwilę obecnej prośba o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę, czy macie Państwo jakieś pytania co do tego tematu? Panie Wójcie, chciałem zapytać tak po prostu, dlaczego Staszów i Oleśnica, a nie jest to rozwinięte na przykład na inne gminy lub w jakiejś innej konfiguracji? To tylko tak pytanie czysto. Nie jestem w stanie udzielić tej odpowiedzi. Nie opracowywaliśmy strategii rozwoju województwa. Ktoś wziął miejski obszar funkcjonalny. W zasadzie sama nazwa z siebie mówi, że jest to obszar, który jakoś w otoczeniu powiedzmy miasta, w tym przypadku miasta powiatowego, ma możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć, ma pewne płaszczyzny do współpracy i żeby te efekty powiedzmy były lepsze w skali województwa, no to warto było zdaniem osób decyzyjnych ten obszar utworzyć akurat na poziomie, czy obejmujący te trzy gminy. A czy na przykład wiemy już coś mniej więcej, jakie korzyści możemy osiągać z tego typu
nie wiem, w jakich obszarach się możemy poruszyć, bo to pan wymienił akurat dwa takie... Znaczy, wymieniłem dwa, nie chcę wymieniać więcej, bo temat jest tak gorący. Jutro na przykład będziemy mieli pierwsze szkolenie online w zakresie właśnie zadań realizowanych przez miejskie obszary funkcjonalne. Dla nas to jest nowość, takie obszary w części Polski już funkcjonowały. Z reguły były to obszary wokół miast o większej liczbie ludności. Rozumiem, czyli na razie taki temat jest... Zdecydowanie za wcześnie, szanowni Państwo. Jeżeli będziemy opracować taką strategię, to myślę, że to będzie temat również do przedyskutowania na pewno z Komisją Rozwoju, a przed przyjęciem strategii, jeżeli taka zostanie opracowana, to przyjęcie strategii będzie również musiało się odbyć poprzez jej przyjęcie w formie uchwały Rady Gminy. Także temat będzie przedyskutowany i Państwo będziecie zapoznani na każdym etapie tworzenia strategii czy składania odpowiednich wniosków później o dofinansowanie. No na razie musimy, mówiąc kolokwialnie, wypełnić kupon, żeby móc coś wygrać w przyszłości. Jeszcze ostatnie pytanie, a jak pozostałe dwa samorządy się zapatrują na to? Mamy jasną deklarację ze Staszowa i czekamy na decyzję o leśnicy. Tak, dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać o coś może? Dobrze, jeśli nie ma więcej pytań. Czytam treść projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie podjęcia współdziałania z miastem i gminą Staszów oraz miastem i gminą Oleśnica celem utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 12 i artykułu 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Rytwiany uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na podjęcie współdziałania z miastem i gminą Staszów oraz miastem i gminą Oleśnica celem utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego. Paragraf drugi. Warunki współdziałania określi porozumienie zawarte pomiędzy gminami. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Rytwiany. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Bardzo proszę. Pani Aneta Szul? Jestem za. Pan Sławomir Strycharz? Jestem za. Pan Tomasz Sosin? Jestem za. Pan Andrzej Sekuła? Jestem za. Pani Irena Pogorzelska? Jestem za. Pan Sebastian Bryk? Jestem za. Pan Krzysztof Janik? Jestem za. Jerzy Gwizdowski, jestem za. Pan Stanisław Głowacki? Jestem za. Pan Jarosław Gil? Jestem za. Pan Artur Dzieciuch? Jestem za. Pan Krzysztof Drzazga? Jestem za. Pan Andrzej Chłodnicki? Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głosowało 13 radnych, 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rytwiany nr 21/112/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rytwiany. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak informowałem Was w informacjach o pracy wójta pomiędzy sesjami, nasz wniosek dotyczący termomodernizacji obiektów publicznych jest w ocenie merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim i pracownicy tej instytucji wystąpili do nas z wnioskami o wyjaśnienie, doprecyzowanie pewnych kwestii dotyczących zawartości tego wniosku. Stąd konieczność przygotowania projektu uchwały, który Państwo teraz macie przed oczami. Po pierwsze, nasz plan gospodarki niskoemisyjnej stracił ważność i w paragrafie pierwszym proszę Państwa o podjęcie tej uchwały i przedłużenie obowiązywania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rytwiany. Taki plan jest załącznikiem do wniosku, który złożyliśmy. I w paragrafie drugim również, bo nie mieliśmy tego w planie gospodarki niskoemisyjnej, ten plan był dokumentem, który dosyć ogólnie mówił o działaniach
samorządu w zakresie zwalczania niskiej emisji, natomiast zdaniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego w tym planie powinniśmy mieć zawarte konkretnie co i w jakim zakresie chcemy zrealizować. Stąd macie w paragrafie drugim przygotowaną tabelę, która mówi o efekcie ekologicznym, czyli redukcji emisji dwutlenku węgla o 350 megagram. Szacowany koszt działania to 8 600 000. Źródła finansowania są wskazane, ale również konkretnie rozpisane są, szanowni państwo, przedsięwzięcia, które są przedmiotem tego wniosku, czyli budynek szkolny w Sichowie Dużym, budynek Urzędu Gminy, strażnica SP w Rytwianach, strażnica w Sichowie Małym, budynek zespołu szkolno-przedszkolnego w Rytwianach i budynek zespołu placówek oświatowych w Sichowie Dużym i w Strzegomiu. Szanowni państwo, czynimy zadość. Chcemy zrobić jak najwięcej, żeby no to zadanie się powiodło, aczkolwiek środków na całe województwo jest bardzo mało, chętnych samorządów i innych instytucji jest zdecydowanie więcej, także no nie chcemy dopuszczać do sytuacji, że to z naszego powodu wniosek uzyska niską ocenę merytoryczną. Prośba o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ma ktoś z państwa jakieś pytania? Dobrze, jeśli nie ma pytań, czytam treść projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rytwiany nr 21/112/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki emisyjnej, niskoemisyjnej dla gminy Rytwiany. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 w związku z artykułem 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala co następuje. Treść uchwały zgodna z paragrafem od 1 do 2. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Rytwiany. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Bardzo proszę. Pani Aneta Szul. Jestem za. Pan Sławomir Strychacz. Jestem za. Pan Tomasz Sosin. Jestem za. Pan Andrzej Sekuła. Jestem za. Pani Irena Pogorzelska. Jestem za. Pan Sebastian Bryk. Jestem za. Pan Krzysztof Janik. Jestem za. Jerzy Gwizdowski. Jestem za. Pan Stanisław Głowacki. Jestem za. Pan Jarosław Gil. Jestem za. Pan Artur Dzieciuch. Jestem za. Pan Krzysztof Drzazga. Jestem za. Pan Andrzej Chodnicki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, głosowało 13 radnych, 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 12. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rytwiany w 2021 roku. Szanowni państwo, samorządy gminne mają obowiązek corocznie przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Taki projekt uchwały został przygotowany, określono w nim zadania, które jako samorząd powinniśmy realizować. Określiliśmy wykonawców zadania, koordynatora, którym jest wójt. Mamy zawarte podstawowe informacje, w jaki sposób, z jakimi zwierzętami, bezdomnymi zwierzętami domowymi postępujemy. Wskazane są odpowiednie instytucje, w tym przypadku schronisko, do którego trafiają bezdomne psy odłowione na terenie naszej gminy. Mamy wskazanego również lekarza, weterynarza, z którym mamy podpisaną umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, bo każde takie zwierzę, które do nas trafi, musi być przebadane przez weterynarza i w przypadku, gdy w krótkim czasie nie uda się uzyskać, czy nie uda się
zaadoptować przez zainteresowaną osobę takiego zwierzęcia, trafia ono do schroniska. Program, również mamy podane numery telefoniczne, pod które należy zgłaszać bezdomne zwierzęta, oczywiście numer w godzinach stacjonarny do referatu inwestycji ochrony środowiska oraz numer telefonu komórkowego, który ma pracownik cały czas ze sobą, który jest dostępny po godzinach pracy urzędu, również w soboty i w niedzielę, a mamy takie przypadki, że też podejmowane są bezdomne zwierzęta w dni wolne od pracy. Także staramy się realizować nałożone na nasz samorząd obowiązki. Tych zwierząt, Szanowni Państwo, zgłaszanych przez mieszkańców z roku na rok jest coraz więcej, niestety. Na szczęście jest pewna grupa zwierząt, które głównie dzięki wymianie informacji przy pomocy internetu, ewentualnie na naszej stronie internetowej Gminy Rytwiany lub na profilu gminy na Facebooku, staramy się umieścić informacje i zainteresować osoby poszczególnymi zwierzętami do adopcji. Czasem zdarza się, że takie zagubione zwierzęta w ten sposób znajdują swoich właścicieli. Niemniej, Szanowni Państwo, w budżecie na 2021 rok mamy zabezpieczoną kwotę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 20 tysięcy złotych, 1000 zł na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich 1000 zł oraz 3000 zł na zapewnienie opieki dla zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, bo też jeżeli bezdomne zwierzę zostanie domowe poszkodowane w naszej gminy, to naszym zadaniem jest udzielić takiej opieki i weterynarz, który działa na nasze zlecenie, również po południu jest zobowiązany do doniesienia pomocy. Ten program, Szanowni Państwo, został poddany konsultacjom poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Staszowie, Kołom Łowieckim, które funkcjonują na terenie naszej gminy, Knieja w Siechowie, Dzik w Połańcu i Bury w Rytwianach, Stowarzyszeniu Eubiota z Rytwian, Wendi, Wigilas również z Rytwian. I projekt programu na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany w terminie 21 dni przewidzianych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, przez Koło Łowieckie Dzik, Koło Łowieckie Knieja, Koło Łowieckie Bór. Natomiast Stowarzyszenie Eubiota oraz Fundacja Wendy Wigilas nie zajęły stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu i zgodnie z treścią artykułu 11 ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu. W czasie trwania konsultacji od 29 stycznia do 22 lutego nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. W związku z tym powyższym podjęcie proponowanej uchwały jest jak najbardziej zasadne. Dziękuję bardzo. W związku z wyjaśnieniami przez pana wójta, czy macie państwo jakieś pytania co do tej uchwały? Nie widzę, nie słyszę, a więc czytam treść projektu. Projekt uchwały Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2021 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie, działających na obszarze gminy Dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych, działających na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rytwiany w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Rytwiany. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę. Pani Aneta Szul. Jestem za. Pan Sławomir Strychasz. Jestem za. Pan Tomasz Sosin. Jestem za. Pan Andrzej Sekuła. Jestem za. Pani Irena Pogorzelska. Jestem za. Pan Sebastian Bryk. Jestem za. Pan Krzysztof Janik. Jestem za. Jerzy Gwizdowski. Jestem za. Pan Stanisław Gopacki. Jestem za. Pan Jarosław Gil musiał opuścić nasze obrady sesji. Pan Artur Dzieciuch. Jestem za. Pan Krzysztof Drzazga. Jestem za. Pan Andrzej Chłodnicki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głosowało 12 radnych, 12 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13, sprawy różne i wolne wnioski. Bardzo proszę, kto z Państwa? Bardzo proszę, pan Sławomir Strychasz. Korzystając akurat, chciałbym skorzystać z tego, że mam takie możliwości, chcę dla nas tu wszystkich obecnych życzyć zdrowia, wesołych świąt, również dla wszystkich mieszkańców gminy. I mam takie pytanie do pana wójta odnośnie drogi, na właściwie tego mostu na Podworku, czy są jakieś świeże wiadomości, jak również przekazuję prośbę takiej pani Sylwii Kamyszek z Trzonowic. Oni tu nabyli tutaj na terenie naszej gminy, na Pacanówce, kilka działek pola i po prostu kiedyś dojazd z Trzonowic był po prostu no, nikomu niepotrzebny w zasadzie, natomiast obecnie, gdy już kupili to pole, no to po prostu wypadałoby, jakby była taka możliwość tam podczyścić parę gałązek, żeby ten dojazd był po prostu, rosło tam drzewa, które no, trochę zasłaniają tą drogę. Gdyby była taka możliwość, to jest prośba, żeby po prostu obciąć te parę gałązek i udostępnić po prostu tą drogę tak, żeby była przejezdna. To tyle. Szanowni Państwo, tak w sprawie tego oczyszczenia drogi do pól, Panie Sławku, skontaktuję się z panem. Pan Michał Klamczyński podjedzie dokładnie na gruncie. Proszę pokazać o zakres prac do oczyszczenia. I nasi pracownicy z grupy interwencyjnej dokonają tego oczyszczenia. Natomiast w zakresie przeprawy mostowej Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na budowę tego mostu. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę nieco ponad 1 700 000 zł, jak dobrze pamiętam. Natomiast najniższa oferta, jaka wpłynęła, chociaż tam dwie albo trzy oferty są zbliżone na poziomie około 1 270 000 1 300 000, także ceny uzyskane są w miarę dobre. Natomiast do chwili obecnej nie ma rozstrzygnięcia tego przetargu, bo rozstrzygnięcie wiązałoby się, znaczy żeby rozstrzygnąć przetarg, to starostwo musi mieć zabezpieczone środki finansowe na realizację tego zadania, a w chwili obecnej starostwo nie ma takich środków. Może zgodnie z prawem zamówień publicznych ogłosić przetarg, natomiast nie może go rozstrzygnąć i podpisać umowy. Stosowny wniosek o pozyskanie środków z rezerwy ministra spraw wewnętrznych za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego został złożony i pan starosta czeka teraz na odpowiedź, czy to zadanie znajdzie dofinansowanie. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości, i od tych decyzji są uzależnione dalsze działania, czyli albo są środki i przetarg zostanie rozstrzygnięty i podpisana umowa, ewentualnie jeżeli tych środków nie będzie lub będą niewystarczające, to wracamy do punktu wyjścia, czyli jest objazd, jest zerwany most i w zasadzie już chyba żadnych poważniejszych szans na realizację w roku bieżącym by nie było. No ale no, musimy poczekać. Ciężko powiedzieć teraz,
jak długo, czy tydzień, dwa, czy miesiąc. Związanie z ofertą jest możliwe do 60 dni i z tego trybu Zarząd Dróg Powiatowych ze starostą zamierza skorzystać. Także no to jest ten czas, który sobie panowie dali na pozyskanie środków. No zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę bardzo, pani Aneta. Szul. Pani Aneta, tylko proszę włączyć mikrofon. Przepraszam. Panie wójcie, ja mam dwie sprawy. Pierwsza to chciałabym ponowić swoją prośbę o wysłanie koparki do tego rowu tutaj, który jest czyszczony od zeszłego roku. A druga sprawa dotyczy sklepu w Rudzie. No mieszkańcy się już tutaj niepokoją, co się będzie działo, czy ten sklep będzie istniał, czy nie, czy znajdzie jakiegoś nabywcę, czy będzie w dalszym ciągu przez GS obsługiwany. No po prostu tu chodzą takie niepokojące plotki na ten temat. Jeżeli pan wójt ma jakieś wiadomości, to bardzo bym chciała o przekazanie. Prosiła o przekazanie. Znaczy, szanowni państwo, myślę, że funkcjonowanie sklepu jest uzależnione od no, decyzji, które są po stronie gminnej spółdzielni. Natomiast no, z tego, co obserwujemy w ostatnim okresie, gminna spółdzielnia sprzedaje swój majątek i w przypadku Rudy całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że ten sklep jest zlokalizowany na działce, która jest własnością gminy. No niestety doszło do takiego zdarzenia, że pracownik, który zajmuje się nieruchomościami w naszym urzędzie, błędnie interpretował odczyty z mapy, uznając, że ten budynek jest zlokalizowany dokładnie na działce, która jest w obrębie tego budynku. I zachodziło realne zagrożenie, że w przypadku chęci zbycia tej nieruchomości, bo spółdzielnia może złożyć wniosek o zasiedzenie i miałaby szansę wygrać taką sprawę, bo zasiedzenie w złej wierze 30 lat bez problemu no, można by wykazać na tej nieruchomości. Stąd no, decyzja o tym, żeby wykonać dwie rzeczy w zasadzie, które przerywają bieg zasiedzenia. Pierwsze to wezwanie do uregulowania zaległości za bezumowne użytkowanie, bo nie ma żadnej umowy pomiędzy gminą a spółdzielnią dotyczącą wynajmu tej części nieruchomości. A druga to wezwanie sądowe do próby ugodowej. W tym wezwaniu określiliśmy nasze warunki. Sąd wyznaczył termin 13 kwietnia na, powiedzmy, rozprawę w sprawie tej ugody. Ja myślę, że chcemy uzyskać to, co chcemy, czyli no jeżeli funkcjonuje sklep, to zgodnie, znaczy funkcjonuje sklep na naszej działce, to powinien być czynsz płacony. Ja myślę, że tutaj z panem prezesem dojdziemy do porozumienia, aczkolwiek mówię, te dwie czynności były konieczne do wykonania, żeby przerwać bieg zasiedzenia, żebyśmy nie stracili tej części działki. Myślę, że taka ugoda będzie zawarta, także reszta to już po stronie spółdzielni decyzja, czy dalej będzie ten sklep funkcjonował w takiej czy w innej formie, to już nie my. Znaczy mówię, podstawowe moje działanie to było takie, żebyśmy nie stracili tej nieruchomości, a było takie zagrożenie. Panie wójcie, bo ja chciałabym tutaj dodać, że dużo mieszkańców po prostu potwierdza, że no działka była jako taką, no niby ten plac był wiejski, no później przeszedł w posiadanie gminy, ale... Szanowni państwo, gminna spółdzielnia tego nie kwestionuje, że tak było, natomiast
Natomiast no, błąd był naszego pracownika, który oglądając mapy w latach poprzednich źle je odczytywał, źle interpretował zapisy, które były na tej mapie. No i teraz musimy to uregulować. Ja mówię, no, zabezpieczenie przed ryzykiem utraty części nieruchomości było. Ono zostało w tym momencie, ten bieg zasiedzenia został przerwany. Myślę, że 13 spokojnie dojdziemy do porozumienia. Stosowny czynsz pewnie będzie wpłacony i sklep sobie może dalej funkcjonować. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę Pani Irena. Pani Irena Podolska. Panie Wójcie, ja mam takie pytanie. Dostałam tak SMS-a od mieszkańców, ponieważ ja podejrzewam, że i Pan dostał takie pismo z Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 22 marca. Dotyczy planowanych prac oczyszczających przydrożne rowy przy drodze powiatowej. Tu jest symbol 1036T, Oleśnica Brody Grobla. I jest podane tutaj 13 mieszkańców i nie wiem, jakiego odcinka to dotyczy. Czy to dotyczy przez Święcicę, czy od za Święcicą w stronę Gaja. Jeśli to za Święcicą w stronę Gaja, to tam jest problem. Rzeczywiście, bo jak była przebudowa drogi w 2010 roku, tam nie było no jednak tych mostków wymienianych, tych dojazdów. Ja nawet jak ten nieżyjący dyrektor był, to ja to poruszałam. No i paru mieszkańców założyło sobie swoje własne betony, ale tam woda cały czas stoi, bo jest rowy no, oczyszczone kawałkami, ale niestety jak nie ma przepustu, to są niedrożne. No i nie wiem, jak to mają ci mieszkańcy teraz odebrać, czy to no, teraz kto to... Pani Leno, to pismo wpłynęło dokładnie w dniu dzisiejszym no do urzędu gminy. Jeszcze nie zdążyłem się z nim zapoznać, której części dotyczy, ale tak jak rozmawialiśmy telefonicznie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, to problem zidentyfikowany był w dwóch miejscach, właśnie tu od strony Gaja Święcickiego do Święcicy, jak również od skrzyżowania Święcica-Pacanówka w stronę Podborka. Aha. Tam też jest jeszcze obręb Święcica, także dokładnie sprawdzę, natomiast zgodnie z ustawą o drogach, tu Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do właścicieli posesji i właścicieli zjazdów na te posesje o oczyszczenie tych przepustów. Bo to jest przypisane w ustawie o drogach do właściciela tego przepustu, nie do zarządcy drogi. Jeżeli mieszkańcy wyczyszczą te przepusty, to jest szansa, że Zarząd Dróg Powiatowych oczyści dalszą część rowu, żeby po prostu no, doprowadzić do sytuacji uprożnienia rowu włącznie z przepustami. No właśnie, tam nie ma przepustów w niektórych miejscach. Ciężko się do... Jeżeli nie ma przepustów, to ja myślę, że koparka będzie czyściła cały rów. No bo jak nie ma przepustu, to nie ma przepustu. To znaczy, wie pan, jest... Odcinek tak jakby zasypany ten wjazd. No to będą musieli to panowie Zarządu Dróg Powiatowych wyczyścić, aha, bo albo jest przepust. Jeżeli jest przepust, to ten przepust musi być na mapie oznaczony. Mhm. Nie może sobie właściciel działki samowolnie albo dokonać budowy przepustu, a co może gorsze, jeszcze zasypać część rowu, żeby sobie dojechać na posesję. Można to zrobić, ale trzeba mieć uzgodnienie z zarządcą drogi, trzeba mieć wykonany projekt, pozwolenie lub zgłoszenie, w niektórych przypadkach również operat wodnoprawny. Znaczy nie, tu intencją Zarządu Dróg Powiatowych było po prostu doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami, czyli ustawa o drogach nakłada na właścicieli przepustów obowiązek ich oczyszczenia, czyli mieszkańcy czyszczą, Zarząd Dróg Powiatowych czyści pozostałą część rowu i próbują panowie udrożnić rowy przy tym odcinku drogowym. Panie Wójcie, więc tak, czekam na odpowiedź od Pana, a jeszcze powracając do tego tematu, to jeszcze mnie interesuje ta druga strona tych rowów czyszczenia, bo wtedy właśnie co te nawalne deszcze w 2019 roku były, no to było akurat zrobione jedną stroną, a drugą stroną już nie czyścili tych rowów. Czy to też będzie robione, czy to tylko tak zostawione? Nie mam wiedzy w tej materii. Postaram się zasięgnąć informacji z Zarządu Dróg Powiatowych.
To bardzo proszę. No i te mostki, jak zwykle będę się przypominać, żeby też pan miał na uwadze tę poprawę tych mostków. Pani Ireno, dokładnie Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo wnioskowało, zostały sporządzone protokoły strat po nawalnych deszczach. Te wjazdy przez Święcice są ujęte, natomiast środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to są te same środki, o których mówiłem wcześniej, nie dostały samorządy. W związku z tym Zarząd Dróg również nie planuje realizacji, dopóki nie ma środków. Dobrze, to jest jedna sprawa. Teraz jeszcze jedno chciałabym poruszyć, panie wójcie. Zbliża się już bardziej ciepło i analiza tych placów zabaw, czy przegląd jakiś tam tych urządzeń, żeby ktoś dokonał. Ja od siebie mam prośbę, żeby tu w mojej miejscowości na tym placu tam jeszcze panowie, po prostu niektóre drzewa są takie owocowe, bo to działka należy do gminy, ale są spróchniałe niektóre i takie krzewy, które można by było teraz, póki jeszcze są suche, usunąć. Bardzo bym prosiła. Dobrze, taki przegląd wykonamy. Ja myślę, że w każdej miejscowości odpowiednio albo radnego, radną lub sołtysa zaprosimy, żeby swoje uwagi też wnieśli do tego przeglądu. I jeszcze czy ktoś dokona przeglądu tych dróg gminnych i poboczy po okresie zimowym? No ja będę tutaj w stronę, tę drogę gminną, którą pan mi pomagał już na jesieni, tych gałęzi, te drogi przejazdowe, ale jest ta droga fatalna. Pani Ireno, nasz pracownik zawsze może podjechać, może z sołtysem i z radnym dokonać takiego przeglądu. Raczej bym był daleki teraz w okresie pandemii od wyjazdu, powiedzmy, całej komisji, czy może połączonych komisji, bo może to nie jest czas i pora, ale pracownik, ewentualnie wójt, pracownik, sołtys radny, no to jest 3-4 osoby maksymalnie, to możemy się odpowiednio, jeżeli państwo macie takie życzenie, to proszę o telefon. Ja bym prosiła, zawsze dopasujemy termin i możemy podjechać, porozmawiać te najbardziej palące potrzeby. No zresztą też musimy sobie w cudzysłowie zinwentaryzować te dziury po zimie, żeby móc pierwsze prace dotyczące uzupełnienia ubytków na wierzchniach w miarę szybko wykonać. To panie wójcie, proszę mnie na listę wpisać do przeglądu. Wszystkie są sobie. Już nawet po świętach, proszę. No. Także dziękuję bardzo i też wszystkiego najlepszego, będąc przy głosie, zdrowych, radosnych takich świąt w reżimie, ale no musimy przetrwać wszyscy, żeby nie tracić pogody ducha. Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z państwa? Jeszcze? Tak, bardzo proszę, pan Krzysztof Brzazga. Ja, panie wójcie, chciałem przypomnieć o tych dodatkowych lampach, bo tam przedar został ogłoszony. Ulica Leśna i Połaniecka, tu od krzyżowania do tych budynków, tutaj do pani Żółkowskiej. Ten odcinek jest nieoświetlony. Pamiętam, szanowni państwo, 40 tysięcy to jest trochę skromnie, a mamy dzisiaj, przynajmniej w dniu dzisiejszym, wcześniej pan sołtys i radny z Rytwian był i też rozmawialiśmy o konieczności, raz to co przed chwilą było wnioskowane przez pana Krzysztofa, dwa, początkowy odcinek ulicy Klasztornej do przejazdu kolejowego też nie mamy oświetlenia, trzy, mamy wniosek mieszkańców z ulicy Brzozowej o montaż oświetlenia ulicznego, również same Rytwiany, ulica Leśna, nowo powstające domy. Do tego jeszcze wniosek pana sołtysa ze Szczeki i radnego i sołtysa również z Kłody. Także robi się nam ciasno. No jakoś będziemy musieli w najbliższym czasie te środki podzielić, aczkolwiek zobaczymy, może Kłodę i Szczekę byśmy załatwili solarnymi, natomiast myślę, że tu Rytwiany, te trzy odcinki, to należałoby zlecić zaprojektowanie normalnego oświetlenia ulicznego. Przy czym najtrudniej to będzie na ulicy Klasztornej, bo tu nie mamy linii, która przebiega wzdłuż drogi. Ta linia idzie z dala od drogi powiatowej i tu należałoby dokonać montażu oświetlenia ze słupami.
No, przyjrzymy się lada moment. Mamy tylko 40 tysięcy, jak dobrze pamiętam, w budżecie. Jedna taka lampa to jest około 6 tysięcy złotych, czyli latem 6, maksymalnie 7, gdyby ceny były korzystne, to nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego po prostu w tym roku obsłużyć. Ale to będziemy rozmawiać po prostu, będę rozmawiał z poszczególnymi. Tak, tam jeszcze jedna lampa na Połanieckiej, na końcówce tutaj budynków po lewej stronie. Tam chyba pan wójt wie, bo tam zgłaszał właśnie mieszkaniec, nie będę mówił nazwiska. No też tam by lampa się pasowała do łożu. Mm-hmm. To określiłem te pięć, powiedzmy pięć punktów, to są takie priorytetowe, żeby bo najczęściej tu i państwo sołtysi radni czy mieszkańcy wnioskują o te pięć punktów, czyli Kłoda, Szczeka, Norytwiany, Brzozowa, Klasztorna i tu Połanieczka. I ulica Leśna, końcówka ulicy Leśnej bliżej torów. Mm-hmm, tam. Mm-hmm. Tam też lampy nie ma i tam nie ma chyba słupa. Ale nie ma piątego przewodu, bo zakład energetyczny wykonując przyłącza do domów prywatnych projektuje i wykonuje tylko i wyłącznie to, co jest w ich zakresie, natomiast nie montują piątego przewodu, bo to jest przewód, który steruje oświetleniem ulicznym i tych elementów całkowicie nie wykonują. Także mimo wszystko, że jest słup, jest przewód, który nazywa się warkocz, on ma tylko cztery zaciski, to nie ma tego piątego zacisku do przewodu sterującego oświetlenie. No rozumiem, ale jak już to będzie ta przebudowa, żeby to wziąć pod uwagę, bo później będą jeszcze większe koszty. Panie wójcie, ja jeszcze do tych lamp to dołożyłbym jeden odcinek w Rytwianach, to jest ulica Polna, tutaj od strony ulicy Staszowskiej. Tam też jest ciemny odcinek, mieszkańcy tam dość ostro się wspominają o to wyświetlenie. Także proszę jeszcze dopisać ulicę Polną. Skarbnik słyszała oczywiście i pewnie zrobię wszystko, co w jej mocy, żeby się pieniądze na to znalazły. Dobrze. Czy jeszcze mogę? Proszę bardzo. Jeszcze będąc przy tych oświetleniach, to ja jeszcze chciałabym dorzucić jeszcze właśnie oświetlenia przy przejściach, dla pieszych tu szczególnie mi chodzi o Pacanówkę w stronę Sichowa, tam jest takie, no z tych nowoczesnych jakby już by pan tam kiedyś modernizował, to żeby tam dorzucić, bo tam też nie ma takiego oświetlenia dobrego. Pan wie, że tam zawsze był problem. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze? Bardzo proszę, pan Stanisław Głowacki. Ja chciałem spytać pana wójta, jaka firma tam będzie wykonywać te boiska w Stegowie? Wykonuje firma, nie pamiętam nazwy, chciałbym spojrzeć w biuletyn informacji publicznej, tam była informacja, firma z Kielc. Aha, tak, tak. Ale nazwy nie pamiętam, tą umowę mamy zawartą już na jesieni ubiegłego roku i oni wykonali niewielką część prac, przerwa zimowa i teraz powinni wejść. To już mi wystarczy, dziękuję bardzo, bo chodziło mi tylko o to, czy nie ta sama firma, co wykonywała boiska w Tuklęczy, w Szczegomiu i w Kłodzie. Nie, nie, nie. No to może, bo jeżeli by ta sama firma, to jest to nieudane, trawa nie rośnie, kretowiska są, mimo siatki, byłem tam wczoraj, kretowisko na kretowisku, trawy reklamowaliśmy, radna z Kłody reklamowała, przeszło to wszystko bez echa, dotąd trawa nie rośnie, no i wykonawca się spławił, no i temat niezałatwiony, trzeba z własnej funduszy to pokrywać. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Dobrze, szanowni państwo, jeśli nie ma więcej pytań, spraw różnych i w ogóle wniosków, ja również, szanowni państwo, chciałbym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne ze względu na zbliżające się święta Wielkiej Nocy. Szanowni państwo, zdrowia i przede wszystkim jeszcze raz zdrowia. W dzisiejszym czasie reszta traci sens, dlatego ja tylko takie życzenia, oczywiście jeszcze mokrego dyngusa w takim wąskim gronie, żebyście państwo nie zapomnieli, żeby ta tradycja była zachowana. Dlatego jeszcze raz wszystkiego najlepszego, głębokiego przeżywania tych świąt w takiej sferze duchowej. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Wzajemnie. Dziękuję również. Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt życzę państwu. Dziękuję. Wzajemnie. Dobrze, dziękuję bardzo również i zamykam dzisiejszą obrady.
Dziękuję.